Mariusz Szwonder. Stonoga. Przyjrzeliście się pani stonodze, czy nosi buty na każdej nodze? Opowiem wszystkim dzieciom najlepiej o tym, że raz ją ktoś widział w sklepie. Stonoga przyszła pewnie na skróty, aby kupować dla siebie buty. Wchodząc na półkę, tak pomyślała. Chętnie bym wszystkie poprzymierzała, lecz nie pasuje żaden but spory. To są buciska oraz buciory. Mnie zaś buciki albo buciczki bardziej potrzebne niż rękawiczki. W końcu uszyto na zamówienie mnóstwo bucików po niskiej cenie, no bo nie wiedział nikt w całym mieście, czy ona 100 nóg ma, czy też 200. Wszystkie kurierem prędko wysłano. Co o stonodze odtąd słyszano? Że ona nigdzie zdążyć nie może. Gdy sznurowadło jej się rozwiąże, to ma dopiero sporo zachodu. Szuka, czy ono z tyłu, czy z przodu, po lewej, może po prawej stronie. Inne stonogi plotkują o niej, że zamiast spędzać na tym dzień cały, buty zamienić chce na sandały. Czytała Olga Pastuszka.